18 maja 2022 roku przypada 102. rocznica urodzin niezwykłego Polaka, Jana Pawła II. Niestety, trudny czas pandemii uniemożliwił nam organizację wieczornicy upamiętniającej stulecie jego narodzin. Dlatego dzisiaj, w tym szczególnym dniu, pragniemy podziękować za dar świętego Jana Pawła II, za wszystkie jego słowa oraz za spotkania. Pozwólcie Państwo, że na początek tej naszej śpiewanej modlitwy, bo taki charakter ma nasza niezwykła wieczornica, którą honorowym patronatem objął pan Krzysztof Adamowicz, wójt gminy Mieniszczyc Podlaski, poproszę o zabranie głosu panią Dorotę Herda, dyrektor publicznej szkoły podstawowej imienia Janusza Kusacińskiego w Rogoźnicy. Szanowni Państwo, dusza się raduje, że po 2 latach nieobecności, niemożności zorganizowania takiego spotkania, jak to dzisiejsze, możemy spotkać się w tak zacnym gronie. Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest święty Jan Paweł II, papież, który odegrał istotną rolę w kształtowaniu charakterów kilku pokoleń. Kruchy człowiek, odważnie występujący przeciwko wszelkim przejawom zła, nauczyciel miłości, przebaczenia, pojednania, przyjaciel młodzieży, wspaniały mówca, niestrudzony pielgrzym, który udowodnił, że każdy może odnaleźć drogę do Boga. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Janusza Kusacińskiego w Rogoźnicy chce i będzie zawsze pamiętała o tak niezwykłym wzorcu osobowym. Dlatego dzisiaj, w tym szczególnym dniu, spotykamy się na 12. wieczornicy środowiskowej pod hasłem „Bo nie zastąpi Ciebie nikt”, upamiętniającej 102. rocznicę urodzin tego wybitnego Polaka. Nasze szkolne wieczornice już od wielu lat cieszą się dużą popularnością i sympatią środowiska lokalnego. Ponadto zawsze stwarzają okazję do integracji społeczności szkolnej z lokalną oraz są znakiem rozpoznawczym naszej placówki. Zauważamy z wielką radością, że z roku na rok poszerza się krąg przyjaciół naszej szkoły. Maryjo, Tobie zawierzyłem. To słowa naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, Ojca Świętego, który przeszedł do historii jako Jan Paweł Wielki. To on zmienił oblicze naszego świata, w tym także naszej ojczyzny. Każdy z nas bardzo wiele zawdzięcza Ojcu Świętemu. To on przemienił nasze serca, to on prowadził nas do Jezusa, prosząc, abyśmy się go nie lękali. To on prowadził nas do Maryi, by zawsze być blisko niej. Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych autorytetów moralnych i kulturalnych XXI wieku. Wyjątkowy Polak, przyjaciel, ale przede wszystkim niezwykły czas, pontyfikat, który przyszedł do historii jako kontakt papieża z całym światem. Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron. Ten przed mieczami tak nie uciecze jako ten Włoch. On śmiał, jak Bóg, idzie na miecze. Świat mu to proch. Twarz jego słowem rozpromieniona, lampa dla sług. Za nim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozkazanie nie tylko lud. Jeśli rozkaże, to słońce wstanie, bo moc to cud, bo moc to cud. Zdaniony łask, miłości Twej, wołałem łask.
Katowicach, w pobliżu kościoła pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Byli ludźmi bardzo religijnymi. Ich dom wypełniony był książkami, świętymi obrazkami i rodzinnymi fotografiami. W takim właśnie otoczeniu przyszedł na świat 18 maja 1920 roku Karol Józef Wojtyła. Tam była cukierka, po maturze chodzili na kremówki. Nasze rogoźnickie kremówki. Wierzymy, że równie pyszne i niezapomniane smaki. Ziemia żyzna znamienita, skąd pochodzi znany Marcin Katowita. Przed nami szczególna część dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszej wieczornicy, wspomnienia o Ojcu Świętym, którym nadaliśmy symboliczny tytuł Takim Go Pamiętamy. Są dzisiaj z nami wśród nas osoby, które dostąpiły niezwykłego, szczególnego daru
spotkania, kontaktu z Janem Pawłem II i dzisiaj zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami, refleksjami. Dlatego dzisiaj serdecznie zapraszam do naszego kawiarnianego stoliczka. I mówiła, że gdyby rozmawiali, podchodzili do świętego Jana Pawła II, to mieli takie wrażenie, że on niemalże wie o nich wszystko. Że jego wzrok przenika w najgłębsze regiony ich duszy. Wielu też mówiło, że nie pojmą ich, bo czuli, że spotykają się z człowiekiem świętym. Z człowiekiem żyjącym na ziemi, ale nie z tego świata. Proszę Państwa, w jakich okolicznościach nam było mam spotkać, poznać Ojca Świętego? Panie Wójcie. Trochę się czuję skrępowany siedząc, ale rozumiem, że taka formuła mamy dzisiaj. Proszę Państwa, miałem ten niebywały zaszczyt być studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rok 1987. Drugi rok moich studiów na Wydziale Humanistycznym Historii. I wówczas wykładowca KUL-u, Karol Wojtyła, podczas swojej trzeciej pielgrzymki do ojczyzny, zapisał do Lublina. Wówczas też spotkał się z całą społecznością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podzielę się takimi refleksjami, które tkwią gdzieś w zakamarkach wspomnień. Po pierwsze, był to czerwcowy poranek, od godziny 6 rano, a spotkanie na dziedzińcu KUL-u było w godzinach blisko popołudniowych, czyli godzina 10-11. Udaliśmy się właśnie na uniwersytet. Zdziwieni niebywale, bo każdy miał przepustkę i tak dalej, zdziwieni tym, że zanim dotarliśmy na miejsce, mieliśmy chyba 4-5 kontroli dostępu do uczelni. Zastanawialiśmy się, nie rozumiejąc chyba wówczas, dlaczego tak się dzieje, przecież to nasz wykładowca, nasz papież, i czego można się obawiać od studentów. Druga rzecz, która zrobiła na mnie takie niezapomniane wrażenie, to snajperzy, którzy byli rozmieszczeni na dachach, na dachu KUL-u, w oknach dziedzińca kulowskiego i pełno ochrony. Czułem się tak trochę dziwnie, niepewnie, no bo dlaczego aż tak przesadzone dbanie o bezpieczeństwo. Wiecie co, to jest coś niebywałego, jak wychodzi człowiek i który rozpoczyna spotkanie od takich prostych słów. Pamiętam to jak dzisiaj, bo rozpoczął od tego, że trwa sesja. Mam nadzieję, że kilku z Was dał mi jeszcze jedną szansę. Szansę, aby uczyć się i dobrze zdać te egzaminy. Rozładowane zostało takie napięcie, atmosfera, ale to, co było niebywałe, to to, że czuliśmy się taką wspólnotą i czuliśmy, że mówi do nas, do każdego jak gdyby indywidualnie. Po tym spotkaniu miałem też przyjemność uczestniczyć już w takim małym grupie jako student Zrzeszenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów na spotkaniu z Ojcem Świętym, bardzo kameralnym. Było nas 60 studentów i odczuwałem takie niebywałe emocje, że Ojciec Święty wie o każdym z nas bardzo dużo. Nie było barwy. Zresztą jego słowa
zapadają nam chyba wszystkim w umysł i z taką refleksją też się podzielę, z którą absolutnie się nie zgadzam, że w dniu dzisiejszym, gdy często nawiązuje się do tych wydarzeń, do tych spotkań, do tych słów, każdy sobie myśli, co się stało z pokoleniem Jana Pawła II. Tak, tak dumnie mówionym, tak dumnie podnoszonym w mediach i w takim codziennym życiu. Nic się nie stało. To pokolenie siedzi tutaj. To pokolenie jest tam. Chcę Państwu powiedzieć, że świat dla mnie się dwa razy zatrzymał, już tak wybiegając trochę w przód. Zatrzymał się w pewnym miejscu, takim biegu. Pierwszy to, gdy zmarł mój ojciec, drugi, gdy zmarł Jan Paweł II. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie, panie wójcie. A skoro, proszę państwa, wspomnienia czasów studenckich, to cofniemy się teraz do lat 60. XX wieku, kiedy przystojny młodzieniec, Ryszard Turek, jest studentem filozofii, również Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ma przyjemność uczestniczyć w zajęciach etyki prowadzonych przez Karola Wojtyłę. Panie Ryszardzie, prosimy teraz o dalszy refleksję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja mam wspomnienia z KUL-u, ponieważ jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i rzeczywiście studiowałem filozofię w latach 1967 do 1972. I w tym to czasie miałem styczność z Karolem Wojtyłą, bo jeszcze wtedy przecież nie był papieżem, ale był wykładowcą na KUL-u. Przyjeżdżał już rzadziej niż wcześniej to bywało, ponieważ obowiązki arcybiskupa, zaraz potem został kardynałem, zobowiązywały go do tego, że miał mniej czasu. Ale jeżeli przyjeżdżał, a przyjeżdżał raz w miesiącu, zostawał zwykle 2-3 dni i wykłady odbywały się w auli uniwersyteckiej. Do uczestników tych wykładów byli również ci z zewnątrz zainteresowani zagadnieniami etycznymi. Zresztą ten czas, kiedy zacząłem studiować, był szczególnie taki pamiętliwy dla mnie, ponieważ był to czas tych słynnych hipisów. Jak ja przyszedłem na KUL, to ci długogłosi, młodzi ludzie właśnie przechadzali się, tam różne hece odstawiali również na KUL-u. Było to pokolenie dzieci kwiaty nazywane. No i oni po prostu na tym KUL-u mieli dobrze i przychodzili na niektóre nawet zajęcia, żeby posłuchać. No i akurat wtedy właśnie wydano książkę Karola Wojtyły pod tytułem Osoba i czyn. Dlaczego wspominam o tej książce? Otóż chcę powiedzieć, że to była książka bardzo trudna, pisana językiem fenomenologicznym. To był język, który był charakterystyczny dla filozofów krakowskich. Natomiast jeżeli chodzi o sam KUL, to tutaj obowiązywała klasyczna filozofia scholastyczna. I dla wielu na przykład księży ta lektura Osoba i czyn była niestrawna za bardzo. A tu ambicje miał z kolei ksiądz Tadeusz Styczeń, również wykładający etykę, żeby jak przyjedzie jego szef, czyli Wojtyła,
no to będzie miał już przepytanych studentów zaznajomionych z tą książką. I dlatego ksiądz Styczeń zarządził kolokwium. Każdy z uczestników, czy to księży, czy świecki, ja należałem do świeckich, ale byli duchowni księża, którzy ze mną studiowali, podchodzili do egzaminu takiego z tej książki. Ale wielu księżom to nie wychodziło, bo jak powiedziałem, to był trochę inny język, trudniejszy filozoficzny. I na przykład ze mną studiował Henio Tomasio, obecny biskup, senior już. Myśmy byli bardzo zaprzyjaźnieni w okresie studiów. On podchodził też do tego jakby kolokwium, żeby zaliczyć lekturę tej książki, ale mu nie wyszło. Kazał Styczeń, ksiądz Styczeń, jeszcze raz podejść, żeby się douczył. No i to tak było. Ja zdałem tę lekturę za pierwszym razem. Dlatego Henie, czyli Tomasiu, podszedł do mnie, Ryku, jak ty zrobiłeś to? Ja mówię, normalnie, zaliczyłem i tyle, no. Więc funkcjonowało to wszystko, że kto zaliczy osobę i czyn, to mu będą darowane wszystkie mediki czy słowa. No i oczywiście później, na końcu już prawie roku akademickiego, nie końca studiów, tylko akademickiego, przyszło no po prostu zdawać egzamin u Karola Wojtyły z tych wybranych zagadnień etycznych. Jak wyglądał ten egzamin? Więc chodziło po parę osób. On indywidualnie nie egzaminował, tylko po kilka osób chodziło na ten egzamin i on po prostu pytał, zadawał pytania, ale pytania takie, żeby je po prostu uzupełniać. Bo tak jak mnie uczono, że dobrze zadane pytanie zawiera już przynajmniej połowę odpowiedzi. I egzamin wyglądał w ten sposób, że myśmy uzupełniali to, co w tych pytaniach zadał Karol Wojtyła. No i po prostu egzamin zapamiętałem jako bardzo fajny. Zaliczyłem go, mam podpis w indeksie jak najbardziej i ocenę dobrą. No i w każdym razie tak to przebiegał ten egzamin metodą tak zwaną majeutyczną. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Majeutyczna metoda polegała na tym, starożytna metoda grecka, sokratejska, bo Sokrates to ją zastosował, że zadawał swoim uczniom pytania i wyciągał z nich wiedzę, czyli aktywizował pytanie i wyciągał wiedzę, którą dany delikwent już nosi, tylko trzeba było ją wydobyć umiejętnie. No i w związku z tym nazwa jest metoda majeutyczna, czyli położnicza, że jak położnik, ten, który odbiera polu, wydobywa coś, tak samo i on w tej metodzie majeutycznej, zadając pytania, aktywizując, wydobywał te wiadomości od nas. No i fajnie to wyglądało, ponieważ no wszyscy byli w jakiś sposób zadowoleni z tego typu właśnie spotkania. A panie Ryszardzie, bym chciała tutaj wejść słowo i coś może dla moich uczniów ciekawego od pana wydobyć, bo rozmawialiśmy o nadawaniu takich pseudoksyw, prawda, dla wykładowców. Może słów parę jeszcze na ten temat bym poprosiła. Zaraz powiem o tym wydarzeniu, które na Kulu po prostu było bardzo ważne i szczególne. Była to tak zwana eutrapelia. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Eutrapelia po grecku
To jest po prostu dobra zabawa. I przywilejem studentów w KUL-u było, że raz w roku można było skrytykować każdego profesora. Każdego profesora. Coś tam nie gra. Mówiono wtedy wszystko, przezywano się, nadawano różne pseudonimy, czyli ksywki. No i tutaj, proszę was, była taka sytuacja, że ja działałem wtedy w kole filozoficznym i myśmy te eutrapelie organizowali. Był też i kardynał Wojtyła. No więc, ponieważ to był przywilej dla nas wszystkich, myśmy tam różne rzeczy wyprawiali, dokazywali, jak to się mówi. Czyli ksywka, jak? I proszę? Jaką miał ksywkę? Kto jest? No i Wojtyła. A zaraz powiem. No i tak, jeżeli chodzi o te ksywki, to proszę was, było tak, że ksiądz Stanisław Kamiński, z Radzenia Podlaskiego profesor, nasz ziomek, można powiedzieć, był bardzo, bardzo wymagający, tak powiem delikatnie. I na przykład był strasznie cięty na dziewczyny z historii sztuki. No i gonił ich niesamowicie, bo zdrawali logikę. Ale zawsze był niezadowolony z tego i gonił. Więc dziewczyny strasznie ubolewały nad tym, jak zaliczyć tego Kamińskiego. No i w związku z tym wreszcie, jak przyszła ta eutrapelia, że można było wiele, rozwiesili nekrologii po całym KUL-u, we wszystkich zakątkach, na którym była informacja, że oto profesor ksiądz Stanisław Kamiński umarł i że eksportacja z głowy nastąpi niebawem, i tutaj właśnie boleją nad tym wszystkie studentki historii sztuki. No, więc tak załatwili księdza Kamińskiego. Ale po południu już poszło, znaczy zakończenie tego eutrapeli. No i właśnie te ksywki i te pseudonimy. No więc tak, różne te ksywki dostawali wykładowcy. Ten, który wykładał kosmologię, bodajże profesor Maziarski, dostał ksywkę kosmita. A Wojtyła? A zaraz na końcu powiem. Później Arystoteles, kto uczył Arystotelesa, dostał ksywkę Stagiryta, bo Arystoteles ze Stagiry pochodził. Kto wykładał tam znowu Tomasza z Akwinu, dostał ojciec profesor Krąpiec Akwinata. Ale doszło do Wojtyły i tam różne były też gadki, a że kultura, że taki spontaniczny, że koleżeński, użyteczny, no różne takie epitety. No i się nad tą krzywką zastanawialiśmy i wreszcie doszliśmy do wniosku, że przy tym nazwisku kardynała trzeba postawić słowo Sanctus, czyli święty. I wtedy stanął Wojtyła i mówi tak, no łatwo to jest napisać, ale gorzej będzie z wykonaniem. No. Czyli to były to prorocze słowa. Święty. Krzywka święty. Dobra krzywka, prawda? Panie Ryszardzie, może chwilę dam odpocząć, dobrze? Dajmy szansę innym. Także może teraz zagadnę panią Renatkę. Pani Renatko, przenieśmy się teraz do 1991 roku, kiedy to, jak wiemy wszyscy, w Częstochowie w sierpniu odbywają się 6 Światowe Dni Młodzieży. I pani uczestniczyła. I prosimy bardzo o krótką refleksję. Ja jako absolwentka pielęgniarstwa skończyłam szkołę i wybrałam się na pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Wieńczeniem wszystkiego miało być spotkanie z Ojcem Świętym. W związku z tym, że byłam w służbie medycznej, więc dostałam taką bilet wejście do strefy zero. W związku z tym bardzo się cieszyłam, bo było to moje pierwsze spotkanie Ojcem Świętym, a że to była dosyć dobra miejscówka, bo przy
przy samym ołtarzu, więc się ucieszyłam, ale wszystko by było za piękne i kolorowe. Pierwsze moje spotkanie było 14 sierpnia, gdzie po wejściu już do klasztoru, po pokłonięciu się na Świętej Marii Panny, oczekiwaliśmy na uroczysty wjazd Jana Pawła II do Częstochowy. Wiadomo, Częstochowa wtedy była oblężona przez ludzi młodych, u nas tysiące. Bawiliśmy, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, modliliśmy się. Oczekiwaliśmy około godziny. I pierwsze to wrażenie moje, jak jechał papież z tym samochodem i błogosławił nas, na jego twarzy gościł uśmiech. Cieszył się, że tylu ludzi młodych chce go przywitać. A drugie spotkanie to było 15 sierpnia. Noce mieliśmy w Mirowie i około 4 rano wybraliśmy się, wiadomo, młodzi, bez śniadania, bez niczego, aby zdążyć. Ale w miejscu, gdzie mieliśmy wejść, te bramki, był jakiś, no coś się wydarzyło. Nie mogliśmy przejść. Mieliśmy bilet wstępu i skierowali nas na tor boczny. Takie miejsce z boku. Ja mam tak, przejęłam się, dostałam bilet. Mam być na nas, a tu nic. Rozpłakałam się i zasłabłam. Nie pamiętam dalej nic. Potrafiłam do służby medycznej przy klasztorze obok z boku wałów był punkt medyczny. Gdy ocknęłam się, patrzę, gdzie ja jestem. Ale później mi tłumaczył taki ciemnoskóry lekarz, że pani zasłabła, siostra zasłabła, no ale już jest wszystko dobrze i możemy odprowadzić. Ja wtedy tak dumnie wyciągnęłam ten bilet, powiedziałam, że mi się tak udało mi się. Choć inną stroną i pamiętam, taki porządkowy zaprowadził mnie przed sam ołtarz. Ja przed całą mszę to nie mówiłam o tym, tylko cały czas patrzyłam na Ojca Świętego, jakby obraz. To taka atmosfera, jakby mnie nie było, jakby ktoś nawet nadepnął, stuknął, ja bym nie widziała. Tak byłam przyjęta tym, co mógł do nas papież. I wtedy papież powiedział takie słowa. Jestem pełen radości, moje serce się cieszy, że właśnie, bo to jest okres, jeszcze wspomnę, okres, tak, gdy upada komunizm, upadł mur berliński, w Związku Radzieckim tam zaczynają się oddzielać republiki, bo tam było 100 tysięcy młodzieży ze Związku Radzieckiego. Mówi, jestem uradowany, bo właśnie tutaj w Częstochowie spotykają się wspólnie osoby ze wschodu, zaznaczam, od tego pierwszego, ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, to wiara z Chrystusa zwyciężyła. Ja wam przesyłam, młodym ludziom, żebyście myśli tą wiarę Chrystusa do swoich domów, do swoich szkół, uczelni. Ja jako młoda pielęgniarka sobie postanowiłam, że ja te słowa głęboko umieszczę w swoim sercu. Będę tak pracować, żeby tą wiarę Chrystusa przekazywać osobom chorym. Ja pracuję z osobami ciężko chorymi, umierającymi. Pomagam im przejść na drugą stronę życia. Renatko, pięknie. Dziękuję. Panie Wiesławie, w jakich okolicznościach zatem było Panu spotkać, poznać Ojca Świętego? Ja nawiążę jeszcze do wypowiedzi mojej przedmówczyni. Tak de facto użyła Pani Luforta Żybonego z RWZ-u. Tak można powiedzieć. Moja sytuacja była mianowicie taka, że ja na czas pobytu papieża Jana Pawła II w Siedlcach zostałem powołany w szeregi kościelnych służb porządkowych. I proszę Państwa, dla podkreślenia, że to był dla nas wszystkich kolegów zaszczyt i ogromna, że tak powiem, chluba, żeby tę funkcję pełnić, powiem to, że byliśmy dyspozycyjni blisko 24 godziny. Bo to się wydaje tak, aha, musza było tam 10, później, ale my byliśmy już od godziny, o ile pamiętam, sięgam pamięcią wstecz po 22 poprzednio dnia, przewiezienie do Siedlec, że w całą noc byliśmy już w swoich tam miejscach, kto ma być w tych swoich wyznaczonych sektorach. To proszę sobie wyobrazić, a wróciłem do domu blisko chyba przed 22. I powiem tak, gdyby to była jakaś kara, to człowiek fizycznie tego by nie wytrzymał, a ja pamiętam to do dziś. Wróciłem do domu i gdyby trzeba było jeszcze coś ciężkiego w domu przenieść, miałem jeszcze sporo sił. A tak przejdę do rzeczy. Szczególnie chcę swoje słowa skierować do młodzieży. Was,
Drodzy młodzi przyjaciele, jeszcze nie było, byliście dopiero być może w planach Bożych. Na pewno tak było. I zobaczcie Państwo, no, stremowany jestem na ten moment, ale no, staram się to zbierać. Myśmy byli tak wyznaczeni jako służby porządkowe do obserwowania tłumów w sektorach. I do końca tak nie byliśmy pewni, akurat tam, gdzie ja, moje miejsce było wyznaczone, czy papież będzie przyjeżdżał, mimo że to nasze niepłacanie było łatwo, ale to było podyktowane właśnie względem bezpieczeństwa, że tak powiem, no, do końca nie wiadomo było, którym papież przyjedzie. Jak już później okazało się, że w tym miejscu, gdzie nasza grupa i ja tam stałem, a przypomnę, że staliśmy twarzą do wiernych, a tyłem mieliśmy stać na czas przyjazdu papieża, tyłem do papieża. I pomyślałem sobie tak, Boże kochany, to jest największa chyba klęska, kiedy się jest na wyciągnięcie ręki, żeby papieża zobaczyć, prawda? Trzeba być tyłem. Ale dosyć szybko przyszło na mnie takie jakby zdrowe orzeźwienie. No nie wiesz, nie możesz zrobić inaczej, masz tak zrobić, jak byliście, no, że tak powiem, przeszkolani, prawda? Że macie obserwować tłum, bo to tam jesteście, żeby zabezpieczyć, prawda, bezpieczeństwo papieża, a nie inaczej. Proszę Państwa, ten moment, kiedy papież swoim papamobilem przejeżdżał za moimi plecami, to powiem tak, nie da się z niczym porównać. Może spróbuję takie porównanie. Ja stawałem się 3 razy, jak się mówi, stawałem się ojcem na 3 dzieci. Nie da się tego z tym przeżyciem porównać. Nie chcę powiedzieć, czy to było większe czy mniejsze, było inne. Było inne. Porównam też, proszę Państwa, to ten moment, kiedy papież za plecami przejeżdżał, jak jeszcze, czy to było chyba pierwsza pielgrzymka papieża do Polski. Wtedy jeszcze mieszkałem w innym miejscu, byłem mieszkańcem Słupska, a byłem wtedy jako pielgrzym w Koszalinie. Byłem wtedy jako pielgrzym i powiem, że wtedy inne uczucia, że tak powiem, w moim sercu się rodziły. I powiem tak, jeżeli ktoś na papieża już obecny dzisiaj ogłoszonego świętym mówi cokolwiek źle, to znaczy, że ten człowiek, że tak powiem, balansuje po bardzo cienkiej linie. Bo ja mówię, przecież gdyby ktoś, jak to się mówi, przyjeżdżał, to nie ma jakiejś mocy charyzmy, prawda? To ja po prostu nic nie czuł. Jeszcze raz powtórzę, to przeżycie, które mi wtedy towarzyszyło, nie da się z niczym innym porównać. A jako wisienkę na topcie jeszcze powiem, że jako te kościelne służby porządkowe już chwilą po mszy nastąpiło takie rozluźnienie, aby jeszcze padło takie hasło, że te służby będą do dyspozycji, kiedy papież będzie się udawał z miejsca jego odpoczynku, prawda, w Sierocach. I papa mobile będzie jechał właśnie wtedy już na lądowisko, żeby już udać się, chyba pamiętam, do Warszawy. Też się ucieszyłem z tego powodu, bo tak powiem trochę może nawiązany, jestem niedoszłym wojskowym, tam miałem przecież podobno być pilotem, okazało się, że nie. I się cieszyłem, że chociaż, jak ktoś mówi, z pewnej odległości, nie? Będę towarzyszył naszemu dzisiaj obecnym świętemu Janowi Pawłowi II w tym momencie przyjazdu. I powiem już refleksję taką na koniec. Drodzy młodzi przyjaciele, kochane dzieci, macie dzisiaj to niespełna między 15 a 20 lat. Jeżeli jakiś dzień wam się trafi gorszy, to nie róbcie nigdy czegoś takiego, że będziecie chciały, żeby ten dzień się skończył. Wiecie dlaczego? Ponieważ wtedy, jest jak ktoś mówi, przemija życie. Jak gdybym mógł jeszcze raz tego zeszczytu dostąpić, prawda? W tych służbach, żeby być, zrobiłbym wszystko. Tylko niestety się zrobić już nie da. Mówiłbym może jeszcze wiele, ale jesteśmy ograniczeni czasem. Także jeszcze raz powtórzę, był to dla nas, tych kolegów, którzy w tej służbie byli, wielki zaszczyt. Chcę powiedzieć, że wypełniliśmy ten obowiązek zaszczytny, jak najlepiej potrafiliśmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. A teraz, proszę Państwa, przenosimy się w czasie do 1984 roku, a tym samym do niezwykłej pielgrzymki do Rzymu, której organizatorem był ksiądz Józef Brozowski. Proszę księdza, prosimy o nas, nam o niej opowiedzieć. Proszę Państwa, zanim do tego dojdziemy, to chciałem powiedzieć, że moje kapłaństwo zaczęło się w roku wyboru papieża. To jest 78 rok, a papież, pamiętam jako młody ksiądz, wygłosił kazanie w Kotlu 15 sierpnia i wiem, że mówił na temat modlitwy Zdrowaś Maryi. Jeszcze chciałem powiedzieć młodym ludziom to, że papież to dobry narciarz,
organizował na młodzieży spływy kajakowe, byli tymi rowerami jeździli na Mazury i grał na bramce. Prawdopodobnie oczywiście cud to był, że przeżył zamach, ale bez wysportowania nie wytrzymał. Więc tutaj apeluję, żebyście się brali za sport. Pielgrzymka rowerowa w obie strony to 4000 km. Najmłodszy chłopiec miał 14 lat. Było nas 37 osób. No, opowiadać o pielgrzymce to za długo, więc powiem tylko msza święta Caster Gandolfo z Ojcem Świętym, w koncelebrze jestem. Chłopiec czyta lekcję pierwszą. Dzisiaj jest zakonnikiem, tak nawiasem mówiąc. No, ale później papież idzie do grób. I każdy tam planował, co powie, o czym będzie rozmawiać, więc papież był trochę bliżej mnie niż ta pani tutaj, też w białej sukni. Proszę Państwa, i co było? Cisza. Nikt z tych młodych ludzi nie mógł wydobyć słowa. Ja musiałem rozmawiać z Ojcem Świętym. I po tym spotkaniu trzy osoby zemdlały. Mieliśmy iść nad jezioro, nie było z kim iść, siedzieli na schodach. Więc wrażenie było, jakby papież przechodził przez te grupy i zbierał z nas energię. Wiecie, coś takiego, że to ta zjazda tak nas nie wykończyła, mówię pozytywnie, proszę Państwa, jak to spotkanie osobiste właśnie z Ojcem Świętym. Ja wiele razy uczestniczyłem w koncelebrze z Ojcem Świętym, nie wiem, czy wypadałoby powiedzieć, ale skoro Pan nawiązał do Siedlec, to powiem tak, wtedy zabierzemy z Budawy 10 autokarów ludzi i stoimy w szpalerze do koncelebry księża Pugiera. Idzie Ojciec Święty oraz serce tak już słabo. I jeden z księży mówi, księża studiujący na Tulu, pozdrawiają jego świętobliwości. A Ojciec Święty mówi, skupę spojrzał, idzie dalej. Następny księża studiujący w Paryżu, pozdrawiają go świętobliwości. Ojciec Święty się trzymał, mówi z głową i mówi, i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu. No jesteś papież powiedział co? Ty skończ to studiowanie w Paryżu. Daj sobie spokój, wracaj do Polski. Zajmij się normalnie też pasterstwem. Więc Ojciec Święty nasz miał ogromne poczucie humoru. I rzeczywiście tutaj nie chcę, bo nagrywają, więc nie będę tam przytaczał jeszcze innych ciekawszych momentów. Ale to też trzeba uwzględnić, bo człowiek, to jeszcze powiem tak, który nie zna się na żartach, to nie wolno mu powierzyć żadnej poważnej funkcji. Bierzcie to pod uwagę przy różnych tam decyzjach. Mogę opowiedzieć dowcip? No, za chwilę. Za chwilę ja tylko nie zostanie, powiem, bo muszę rzucić kamyk do jeziora. Pytanie bez odpowiedzi. Kto z Państwa przeczytał przynajmniej jedną książkę papieża, albo jedną książkę o papieżu? Jak się czuje piesek? Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym z uśmiechem odparł hał, hał. Podczas pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych Polonia amerykańska wielokrotnie witała papieża głośnym śpiewaniem w stole. Za którymś razem papież stwierdził, jeśli będziecie ciągle to śpiewali, to Amerykanie pomyślą, że to polski hymn narodowy. Jedno z pierwszych spotkań z młodzieżą pod papieskim oknem w Krakowie Ojciec Święty stwierdził. Kiedy tutaj dawniej byłem, byłem całkiem porządnym człowiekiem. Nigdy nie wyłaziłem na okna. A teraz co się ze mną stało? Czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach? Wojtyła uśmiechnął się i odparł. Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach. Kiedyś podczas wizytacji jednej z podhalańskich parafii przejęta z wrażenia gościna pomyliła przygotowany tekst powitania kardynała króla Wojtyły. I zamiast zatytułować go najdostojniejszy, powiedziała: Witajcie, no najprzystojniejszy księdze kardynale. On zaś spojrzał na nią z filuternym błyskiem w oku i odparł, no coś w tym jest.
Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo, wyglądał tak jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka. Podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się. Zapomniał pan zegarka, co? A skąd pani wie? Zapytał zaskoczony Wojtyła. Z doświadczenia odrzekła. Jest pan dziś już 10. mężczyzną, który zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dancing. Ależ proszę pani, ja jestem księdzem, przerwał jej zawstydzony Wojtyła. Wie pan, odpowiedziała rozbawiona nieznajoma, podrywano mnie już w różny sposób, ale na księdza to pierwszy raz. Kwarta, quinta, tak to szło raz wy. Nagródźmy brawami. Naprawdę dziękuję wam w imieniu nas wszystkich, księdza dziekana, za takie wzruszające spotkanie z Janem Pawłem II. Na ręce pani dyrektor i dwóch pani siedzących za pulpitem i wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły dziękuję za tę chwilę. Bardzo wzruszające i bardzo z mądrym przesłaniem. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszamy serdecznie za rok. Jak Pan Bóg da zdrówko, to myślę, że coś wymyślimy. Jakiś nowy temat przewodni, a jakieś rzeczywiście ważne, wiodące wartości. Dzisiaj ze swojego serducha zacznę podziękowania od moich uczniów. Bo powiem Państwu, że na takich chwil nauczyciel żyje. Naprawdę. Ja dzisiaj naprawdę łzy się kręcą. Kiedy się na nich patrzy, na taką siłę, na energię, na młodość, to jest piękne, naprawdę, to jest piękne. Chce się pisać, chce się układać te scenariusze, chce się coś wymyślać. Bo inaczej, no cóż by nas napędzało, jak nie młodość, jak ci nasi uczniowie. Szczególnie też dziękuję pani dyrektor, że tylu nas tutaj wspiera, że umożliwia nam zorganizowanie tych naszych wieczorów. Pani dyrektor, dziękujemy. Dzisiaj również za wielką pomoc, za wsparcie. Dziękuję ślicznie moim koleżankom i kolegom, że mają w sobie zawsze tyle cierpliwości, tyle wyrozumiałości dla tych prób. I jeszcze do mnie tyle cierpliwości. Dziękuję wam bardzo, moi kochani.